No, także witam ponownie. Teraz już Cuba z nami nie ma. Poszedł sobie, a my idziemy dalej. To będą teraz dwa ostatnie poziomy, z tego co pamiętam. O, jesteśmy teraz w wielkiej piramidzie. A jest jeszcze ostateczne starcie. Czekajcie, ja tylko coś sprawdzę. Aha. Czyli nie mamy magnum. Coś ci się tutaj nie podoba, ale co? Przemyślenia. Co ci się tutaj nie podoba? No, nam się tutaj też może nie podobać trochę. Jest tak. Tutaj jesteśmy na boi gdzieś. Jesteśmy w takim dziwnym pomieszczeniu, w którym są jakieś dziwne kokony. No. Na razie nic z nami nie będziemy robić, ale w przyszłości mogą nam coś zrobić. No i z tych kokonów wykrywają się tam latające i w ogóle potworki. Wiecie, bo nie zdążyłem zmienić. Na początku radziłbym zestrzelić tylko co lata, a później właśnie tych. Chodź tu. A, trochę za wcześnie. Za wcześnie. Teraz jest okej. Okay. Jak widzicie, te potworki, które nam życia zabierają, więc lepiej się trzymać od nich z daleka. Zwłaszcza jeśli są w furii, bo jak są w furii, to naprawdę mogą być groźne. Nawet nie zaraz zginę. Nie, jeszcze nie zginę. Najgorsze jest to, że apteczek wolę nie używać. Ale przynajmniej przez jakiś czas, bo jeśli będzie naprawdę dramatycznie, to w tym poziomie zresztą jest dużo apteczek, jak widzicie. Są teraz dwie apteczki. Coś jeszcze jest? Coś tam jeszcze jest? Nie. Być może jeszcze zaraz przerwę, bo no coś nie za dobrze się dzisiaj czuję, jestem trochę głodny, więc mogę nieco nie kojarzyć, ale dobra, jest checkpoint, lepiej tutaj zabrać wszystko. No i mamy tutaj takie dziwne krążki, znaczy nie krążki, tylko jakieś kółka i w ogóle takie wzorki. To jest tak. Żeby się dostać na górę, trzeba odblokować linkę, albo w ogóle drążki, to co nam będzie potrzebne do przejścia na górę. Robimy to w taki sposób. No, po pierwsze odblokują nam się różne elementy, po drugie wykrywają nam się kolejne potworki, to jest właśnie irytujące. To jest jeden z moich bardziej ulubionych poziomów, bo trzeba jednak się trochę wysilić. No, jest to trochę denerwujące, jak widzicie. Znaczy, może jeszcze nie, bo te kilka platform jest dość prostych, ale później dopiero zaczyna się masakra, kiedy to trzeba skakać z drążka na drążkę,
drążak, a później jeszcze tam, tamto i w ogóle jest masakra. Ale osobiście popieram ten pomysł, bo przynajmniej wplata coś dobrego i użytecznego. Poziom nie jest nudny przez to. Ale no trzeba, jednak trzeba, nie można tutaj spać. Trzeba wciskać dużo klawiszy. W moim przypadku jeszcze jest gorzej, bo ja mam wyłączoną funkcję automatycznego chwytania, więc ja muszę trzymać F. W moim przypadku to jest właśnie F. Bo sobie zmieniłem, bo na kontrolu raczej się trochę źle. Albo na Alcie, nie wiem co by było. Ale mi to osobiście nie sprawia żadnej wielkiej trudności. No, trzeba trzymać F, ale jakoś nie jest to specjalnie trudne. Tutaj czasem jest tak, że jeśli potworki są blisko siebie, to jeden, który lata z tyłu, potrafi strzelić w tego, co jest naprzeciw niego, czyli nie za mądre posunięcie, ale dla nas bardzo przydatne. No szybko. Czasami Lara się właśnie obija na tych drążkach i przez to może się to trochę skończyć. Akurat trafiliśmy. Jak pewnie widzieliście, to jest trochę skomplikowane, bo było tak, drążka na drążek, później się obróci tu, później trzeba było tu i w ogóle, no skomplikowane. Tutaj właśnie mi się zdarza, że jeden, o trafia, ale mi się jakoś nie udało, że jeden trafia w drugiego, może mi się teraz uda, ale nie wiem. O, widzicie? Druga sprawa, że Lara czasami strzela w krążki w ogóle, a zamiast to, co ma strzelać, więc to jest trochę uporczywe. Dzięki, że mi ułatwiłeś zabicie cię. Tak to byś mi... Też jest trochę drobienia. Już nie tak dużo jak wcześniej, ale też. Jak widzicie, tutaj jest nieco prościej. Zostało nam chyba jeszcze jedno drobienie. Dobra, rozmawialiśmy się teraz, trzeba. Tu i tu, no i skoczyć tam. Tutaj znajduje się jeszcze artefakt, którego pominąłem trochę. O, teraz to mogę zebrać, nie wiem dlaczego. Wcześniej nie mogłem. O, i mamy piękny artefakt. O, bo coś się nam wykluło. A. Ech, nie udało się nam. Tak. Lara skoczyła, jeszcze w niego uderzyło, zatrzymała się w powietrzu i glebła, tak. Dokładnie. Brawo. Ech, dobra. Tutaj mamy dwa... trochę amunicji. Ogólnie artefaktów jest chyba jeden i jest jedna relikwia. Wiem, gdzie jest relikwia, więc nie będzie raczej z tym wiele problemów. I tutaj jest takie fajne, dość ciekawe pomieszczenie. Tylko nie wiem, dlaczego tam jest otwór. Do czego? To jest dość ciekawe pomieszczenie.
Teraz wam pokażę dlaczego. Akurat musiała nas popchnąć. To była nieprzyjemna śmierć, ale... A przynajmniej mamy całe życie. A nie wiem, czy relikwie nam... No mamy. Znaczy artefakt. I po tobie. A. Czekajcie, bo zaraz wam wszystko wytłumaczę o tym. Jest brany, co mam właśnie. Nie w to, nie w to. No. Tak więc, chowamy broń i idziemy tutaj. Co to jest? To jest, no, klon. Dość niewyglądający, ale za to... Czekajcie. Wam pokazać. Fajnie to wygląda. Klon Lara kontra Lara. Lara nie wygląda jak... Znaczy klon Lary nie wygląda tak samo. O, fajnie się patrzy na nią. Tak, sobie pooglądać? No, nieważne. Klon nie wygląda jak Lara, ale... za to... rusza się. Lepiej, żeby jej tutaj nie było, znaczy... Inaczej. Ona nam przeszkadza w tym, żeby otworzyć...